konferencji, która wynika z ostatnich wypowiedzi kandydatów na najwyższy urząd w naszym mieście, na urząd prezydenta. Wypowiedzi, które w naszym odczuciu, w odczuciu członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, są wyrazem niechęci w stosunku do mieszkańców Włocławka, ale przede wszystkim braku szacunku do mieszkańców Włocławka. Dlatego, że wypowiedzi te są nacechowane wielokrotnie kłamstwami, manipulacjami, oszustwami i być może te oszustwa wynikają z niewiedzy, co dla kandydatów na urząd prezydenta jest dyskredytujące, lub też wynikają z celowych działań na zasadzie takiej, że powiemy co bądź, jak to mówił poseł PiS-u, ciemny lud to kupi, a później będziemy się martwić, tak? Więc niestety z przykrością do takich wniosków dochodzimy, że brak jest szacunku w stosunku do mieszkańców Włocławka od opozycyjnych kandydatów na urząd prezydenta miasta. I żeby nie być gołosłownym oczywiście, chciałbym przytoczyć kilka przykładów. Otóż jeden z kandydatów na prezydenta mówi o tajemniczym zaginięciu 10 milionów na opłat na wywożenie śmieci, nieczystości z naszego miasta. Ja dzisiaj przeprowadziłem taki drobny eksperyment. Zapytałem mojego syna 7-letniego, który chodzi do 1. klasy, że mi powiedział: Marcel, słuchaj, jak masz 30 zł na 1,5 dnia, to na jeden dzień ile ci zostanie? No i Marcel po chwili namysłu odpowiedział: 20 zł. Dziecko z 1. klasy to równanie rozwiązało bez problemu, a kandydat na prezydenta ma, jak sam mówi, od ponad roku z tym wielki problem, bo dopomina się, żeby usłyszeć, że gdzie się podziało 10 milionów złotych, które wynika z różnicy 30 milionów do 20 milionów, bo 30 milionów było zaplanowane w przetargu, a on się doszukał w budżecie 20 milionów, że tyle jest przeznaczone. Otóż gdyby ktoś, kto kandyduje na urząd prezydenta, szanował mieszkańców Włocławka, to by przejrzał dokumenty dokładnie, wnikliwie, przejrzałby specyfikację istotnych warunków, która jest robiona do przetargu i doczytałby się wówczas, że przetarg ogłoszony był na 1,5 roku. Od lipca 2013 roku do końca 2014 roku. Budżet miasta jest takim dokumentem, o czym też kandydat na prezydenta powinien wiedzieć, który planuje się na 12 miesięcy, czyli na rok. Stąd ta różnica. Jeżeli dziecko z 1. klasy wie, że na 1,5 dnia 30 zł to jest 20 zł na jeden dzień, to kandydat na prezydenta też to powinien wiedzieć. Mam nadzieję, że przyjmie sobie to do wiadomości. Mamy również kolejnego kandydata, który oczywiście dużo mówi, dużo obiecuje. Sam ze swojej funkcji społecznej, moim zdaniem, się nie wywiązuje w sposób należyty. Pewnie będzie jeszcze okazja dzisiaj na ten temat więcej powiedzieć. Ale mówi o tym, że wyda 1,5 miliona czy milion na to czy na tamto, na koszykówkę, na piłkę nożną. Rozdaje na lewo i prawo pieniądze, które po pierwsze, być może nie ma świadomości tego, gdzie są, bo sam płaci podatki gdzie indziej, więc go po prostu budżet miasta Włocławka nie interesuje, ale też być może dlatego, że ucieka od odpowiedzialności wynikającej z tego, że sam podjął decyzję, która na budżet miasta wpłynęła w sposób druzgocący, to znaczy może nie druzgocący, ale na pewno dotkliwy, które z budżetu Włocławka wyciągnęła 20 milionów złotych co roku. 20 milionów złotych co roku jest wyrwane z budżetu miasta przez decyzję polskiego Sejmu
o podwyższeniu stawki podatku VAT i pochodnych kosztów płacy typu składki zdrowotne, rentowe, to Sejm Rzeczpospolitej podjął tę decyzję, a ponieważ miasto dokonuje zakupów, to jest naturalne, płaci wyższe podatki VAT, wyższe składki, 20 milionów złotych co roku jest przez tą decyzję wyciągana z naszego budżetu. Ale też kandydaci na prezydentów mówią o konieczności zwolnień od podatków lub też mówią o wysokich podatkach w naszym mieście i że oni obniżą te podatki, jednocześnie zapewnią dodatkowe usługi dla mieszkańców, na przykład bezpłatne przejazdy dla studentów. To ja chcę powiedzieć, że z samego tytułu, że we Włocławku radni zdecydowali o tym, że będą obniżone stawki podatku, na przykład od nieruchomości, obniżone w stosunku do tego, co przedstawia minister finansów, to rok rocznie w kieszeni mieszkańców Włocławka z tego tylko i wyłącznie tytułu zostaje ponad 6 milionów złotych. Dodatkowo każdy, kto interesuje się sprawami miasta, życiem miasta, a tym bardziej kandydat na prezydenta, powinien wiedzieć o tym, że radni w tej kadencji przyjęli cały pakiet ulg dla podmiotów, które tworzą nowe miejsca pracy i lokują swój majątek w specjalnej strefie ekonomicznej czy zlokalizowanej we włocławskiej strefie rozwoju gospodarczego. Dodatkowo te podmioty w ramach pomocy regionalnej zwolnione są w zależności od tego, ile nowych miejsc pracy utworzą, od podatku dochodowego. Więc de facto cały ten pakiet, który samorząd może zaoferować, to w tej kadencji został zrobiony. W następnej kadencji deklarujemy wspólnie z prezydentem Andrzejem Połuckim, że te stawki, że te preferencje zostaną utrzymane, ale mało tego, ponieważ strefa rozwoju gospodarczego, wbrew temu, co włocławska opozycja by chciała, przynosi nowe miejsca pracy, chcemy realizować podobny projekt na wschodzie przemysłowym, tak zwanym Włocławka, czyli przy ulicy Papieżka. Chcemy uzbroić tereny i również je objąć tym pakietem ulg, które, tak jak powiedziałem, w tej kadencji radni przyjęli na wniosek prezydenta i które są, istnieją. Więc tutaj te propozycje różnego rodzaju, które są proponowane, są często brane z kapelusza. Ponieważ już w tym momencie zagadałem dużą część naszej konferencji, nie przedstawiłem uczestników tego naszego spotkania. Oprócz mojej osoby uczestniczy w dzisiejszej konferencji radny Damian Chałminiak oraz Piotr Kowal, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie kujawsko-pomorskim. I właśnie w tej drugiej odsłonie pana Piotra Kowala poprosiłbym o słów kilka. Szanowni Państwo, kiedy czytam, słucham propozycji poszczególnych opozycyjnych kandydatów na urząd prezydenta Włocławka, mam wrażenie, że patron czy osoba promująca, która została wybrana w ostatnim czasie dla naszego województwa, a mówi się Keanu Reeves, nie jest przypadkowy. Jak doskonale wiemy, aktor kojarzony z Matrixem, idealnie wpisuje się w to, co przedstawiają nam niektórzy kandydaci na urząd prezydenta. A mianowicie, kiedy słyszę, że poseł kandydat ze skompromitowanej włocławskiej Platformy Obywatelskiej proponuje, że utworzy 500, 600, 1000, a może 2000 miejsc pracy z budżetu miasta, no, w zależności od tego, jaki będzie budżet, no to ręce mi opadają. No, szanowni Państwo, budżet jest takim dokumentem, który jest dostępny dla wszystkich. Może go sprawdzić na BIP-ie i nie trzeba tutaj nie wiadomo jakiej wiedzy. Wystarczy podstawowa wiedza na temat samorządu do tego, żeby sprawdzić, jakie możliwości znajdują się w budżecie. Nie wiem, być może ta niewiedza wynika z tego, że ostatnimi
czasem może troszkę oddalił się, chociaż jak tak słucham, to niekoniecznie. Główny specjalista do spraw budżetu Platformy Obywatelskiej, pan Sławomir Mińkowski, znany również jako włocławski podsłuchiwacz, również nagrywacz. Być może ta niewiedza jest związana z tym faktem, ale to nie jedyne genialne pomysły, jakie przedstawiają nam poszczególni kandydaci, a mianowicie jak przyciągnąć inwestorów do naszej strefy ekonomicznej. No, pytanie, które zadają sobie wszyscy, ale poseł kandydat ma na nie odpowiedź, zresztą nie tylko poseł kandydat, ale również i inni kandydaci, a mianowicie naszym głównym atutem powinny być niskie pensje, które są powszechne na Kujawach, jak to określił w jednym z wywiadów. I to ma stanowić motor napędowy pozyskiwania inwestorów. No jeżeli faktycznie pan poseł chce tutaj nam zafundować pracę niewolniczą we Włocławku i maksymalnie tylko do minimalnej, do płacy minimalnej, no to faktycznie być może tych inwestorów przybędzie, chociaż nie wydaje mi się, że to byłby jakiś główny atut, którzy potencjalni inwestorzy będą brali pod uwagę. No ale samo stwierdzenie jest skandaliczne, zwłaszcza też dlatego, że poseł jest znany z tym, że pracuje z ludźmi młodymi, kształci ich i raz, że swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami, o których za chwileczkę również powiem, pozbawia ludzi młodych miejsc pracy, to jeszcze dodatkowo chcę im zaoferować tylko i wyłącznie minimalną krajową, która, jak wiadomo, nie daje możliwości samodzielnego życia bez wsparcia choćby rodziców. Ale jak już mówiłem o tych nieodpowiedzialnych decyzjach, warto tutaj przypomnieć, jak zawsze, głosowanie kandydata posła ze skompromitowaniem Platformy Obywatelskiej nad projektem podniesienia wieku emerytalnego. Doskonale pamiętamy, że pan poseł mówił, że to jest w sumie bardzo dobry pomysł, żeby podnieść wiek emerytalny do 67 roku życia. No, z całą pewnością dla fatalnego stanu naszego państwa, jakie się znajduje pod rządami Platformy Obywatelskiej, być może doraźne rozwiązanie, ale niestety dla ludzi młodych, którzy z powodu braku dotacji, ponieważ ci ludzie starsi zajmują miejsca pracy, niestety muszą emigrować. Tak już dzisiaj wiemy, że około 2 miliony osób wyemigrowało, włącznie z premierem, który również, jak widać, wyemigrował za granicę za pracą. I te decyzje sprawiają to, że raczej ten kandydat nie jest osobą odpowiedzialną. Brak podstawowej wiedzy, brak odpowiedzialnych decyzji, a jeszcze też warto wspomnieć, że pan kandydat chciał również tworzyć spółki miejskie mające na celu działalność typowo komercyjną. Warto tutaj zapoznać się z ustawą o gospodarce komunalnej, do której pana posła odsyłam. Tam jest jasno sprecyzowane, jakie podmioty gospodarcze może tworzyć samorząd. Z mojej strony to tyle. Konkretnie artykuł 10 ustawy o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 roku precyzyjnie określa, jakie samorząd może podmioty tworzyć. Proszę, Damian Kubiniak. Też chciałbym podkreślić, że kolejny kandydat z Wieńca także chyba żyje w wirtualnej troszeczkę rzeczywistości, ponieważ już od dawna uroił sobie, że będzie sprywatyzowany miejski zespół opieki zdrowotnej. Nie wiem, na czym to ma polegać w jego ocenie, ponieważ nie było i nigdy nie ma takich planów, że będzie miejski NZUS w jakikolwiek sposób sprywatyzowany. Prawdopodobnie przygotowuje się i to jest jego jedyny pomysł tak naprawdę na tą kampanię i próbuje zwrócić Państwa uwagę na ten temat, którego już wielokrotnie my powtarzaliśmy jak mantrę, tak samo jak on to powtarza, że będzie sprywatyzowane, ale niestety nie ma takich w ogóle planów. Poza tym, no to jest chyba, tak jak mówiłem, jego jedyny pomysł, żeby zaistnieć w tej kampanii. Jeszcze jeden kandydat, który na co dzień prowadzi firmę w Białorusi, bo tam najwyraźniej się mu lepiej to opłaca, jak w naszym mieście, przynajmniej on tak twierdzi. Także chce szukać inwestorów we Włocławku, aczkolwiek
pomysły także, jak i poprzedni kandydat, ma wyłącznie wirtualne, które na gruncie miejskim są po prostu nie do wykonania. Proponuje on także modernizację naszego włocławskiego szpitala, który należy do województwa. No i tylko władze województwa mogą zaproponować jego remont. Więc ewentualnie z kieszeni włocławian mogłaby się odbyć taka modernizacja włocławskiego szpitala. Kolejnym pomysłem, jaki on proponuje w tych wyborach, jest także korzystanie z tamy, a właściwie z prądu, który jest tam produkowany. Jednak trzeba podkreślić, że rynek jest na tyle zliberalizowany, energetyczny, że po prostu te stawki są odgórnie narzucone poprzez ustawę energetyczną z kwietnia 1997 roku. Także tutaj jest mnóstwo takich przykładów, gdzie myślę, że osoby, które realnie patrzą na to wszystko i słuchają, nie są w stanie nawet zagłosować na jednego czy drugiego kandydata. Szanowni Państwo, ja byłem przekonany, że po tym, jak przez 4 lata słuchałem głównego gospodarczego doradcę kandydata z Lubrańca, podczas sesji Rady Miasta słuchałem jego głupot, bzdur i tego, co opowiadał, jak się popisywał brakiem wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miasta, myślałem, że już niższego poziomu usłyszeć się nie da. Natomiast ta kampania wyborcza póki co ten rekord pobiła i po prostu ilość głupot, kłamstw, oszczerstw, które już zostały wysłane w kierunku mieszkańców Włocławka, przebija wszystko. Ja się naprawdę dziwię, że może nie tyle się dziwię osobie, która nie pełni żadnej funkcji społecznej, pewnie pełnić szybko nie będzie, ale dziwię się tym kandydatom, którzy dzisiaj pełnią takie funkcje, że mogą w tak, myślę, że bezczelny sposób okłamywać mieszkańców Włocławka, czy bazować na tym, że może się ktoś nie zorientuje. Zorientuje się, my jesteśmy od tego, żeby o tym mówić, a kandydatów opozycyjnych na Urząd Prezydenta zachęcamy do lektury ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce komunalnej. To myślę, że od tego mogą na chwilę obecną zacząć. Później zachęcamy do analizy sytuacji gospodarczej miasta poprzez analizę dokumentów finansowych naszego miasta. One są ogólnie dostępne, można się z nimi zapoznać i wówczas głos zabierać. Inaczej to po prostu jest kompromitacja. Zresztą myślę, że ostatnie wydarzenia pokazują, że niektórzy kandydaci po prostu boją się tej kompromitacji, stąd też różnego rodzaju takie działania, które mogli na przykład podjąć dużo wcześniej, bo pełnią na przykład swoją funkcję od 7 lat, a dopiero teraz okazuje się, że do czegoś są zdolni. Trochę później, mimo wszystko.